Damian, na następnej stacji chcę spokojnie iść do drzwi, bo tam będzie dużo ludzi wsiadało, zdrężycie. Trójka 003. No, konduktor opowiadał, że ostatnio jakaś baba sąsiada tam i mówi, każe tak. Kazał jej się przesiąść, bo będzie mokra. Ona nie, nie, to mój babka tego powiadał. A pod chwilą na niego cała mokra. No znaczy, 103 to się kończy, bo jak nie skończyła. One już dojeżdżą. Latają, woda się leje. To już się skończyła chyba. Teraz 136 się powoli gwarancja kończy. Polsuła ma ostatnio nie widzę w ogóle. Ono jeździ raz na ruski rok. Kiedyś było takie czytane zestawienie. Te, nie wiem, czy ty znasz Grześka z Kolejoma. To on chyba, nie kojarzę to, ale chyba on takie zestawienie załatwił. Który szynowóz ile jeździ w danym roku? Polsuła więcej dni w roku. 200 ileś dni w roku był ten. Niesprawny dojazd. Zobaczymy, jak mi miejsca starszy, tego filmiku nakręciłem, twojego nie będę kasował. Nie. Jakoś ci go jak ci go przesłać? No to tam, że wiesz, będziesz gdzieś na blisko sobie ściągał. No trochę będzie miał, ale dobra jakoś. Ty, a masz możliwość, żebyś ściągał jak się YouTube'a, czy nie? Polam, no. Że ja na swój kanał walnę? Ściągnę i sobie... No ja sobie usunę to, no. Co mówisz? Ja nie będę jeszcze trzecie, jeszcze raz. No uważaj tutaj na zasięg. Żeby cię czeski nie zapał. Ale ładna pogoda dzisiaj przynajmniej. Bo jak pierwszy raz jechałem, to wtedy się widzieliśmy w dysie, to nagrywałem szlak. To powiem ci, większość tak nie wyszła. Bo deszcz, szyba uciupana. Thank you.
A w mysie kiedy będziesz? Ewentualnie? Bo mógłbym tak zrobić, żebym na płytkę wypalił. I najwyżej byś chciał pokrzyk wjeść do mnie do firmy. Muzę, co? No na jutro muszę pójść. No nie, a ja już nie będzie na kolicach. No. Bo ewentualnie wiesz, muzeum wiesz gdzie jest w mysie. No to najwyżej tak. Ja bym jakoś to nie przeszło, bo wiesz, nie dało się wystać czy coś. To ok, jak będziesz się podejdziesz tam do muzeum i tak. No i tutaj ludzi trochę może być. No później jak będziemy wyjeżdżali ze stacji w Prudniku, linia nad Krapkowice odchodzi. Nie wiem, czy słyszałeś o drezyniarzach z Białej. Budynek z drugiej strony masz. Wyjdź do drzwi spokojnie. I tak dużo ludzi będzie wysiadało, ja sobie też wyjdę spotkę strzelić.